21 km, 410 metrów, to wydaje się, że to tak niewiele torów kolejowych w zasobach polskich linii kolejowych, ale to bardzo wiele dla naszej aglomeracji wałbrzyskiej. Chciałbym powiedzieć, że to spotkanie rozpoczęło się bardzo dokładnie o godzinie 8:30, bez opóźnień. Mam nadzieję, że to będzie dobry znak tego, jak będzie funkcjonować ta kolej. Chcę podkreślić, że ten projekt na tym etapie podpisanej umowy nie byłby możliwy, gdyby nie konsekwentna życzliwość ze strony PKP i PLK. Przypominam, że 2 lata temu na tej sali zebraliśmy się po to, żeby chronić tą linię przed rozebraniem. Udało się to obronić, a później to PLK właśnie było i jest rzecznikiem tego, aby tą linię rewitalizować, i to jest bardzo znaczące. Chcę powiedzieć, że wartość tej inwestycji oszacowana na podstawie wykonanych aktualnych wstępnych projektów kosztorysu będzie wynosić prawie 110 milionów złotych. To jest ogromna suma środków, na które składa się wkład własny gmin aglomeracji wałbrzyskiej w wysokości 75 prawie 5 milionów złotych, i wkład własny polskich linii kolejowych w wysokości prawie 34 milionów złotych. Z punktu widzenia gminy Wali muszę powiedzieć, że to jest chyba najważniejsza inwestycja ostatnich lat. To jest olbrzymi, to będzie i jest już w tej chwili olbrzymi impuls dla gminy Wali, gminy turystycznej. Żyjemy tylko i wyłącznie z turystyki i to jest naprawdę bardzo ważne. Zacznę od tego, że rzeczy niemożliwe czasami stają się możliwe, jeżeli się bardzo chce. Bardzo chcieliśmy, żeby ta linia została przywrócona do użyteczności publicznej i turystycznej. Jest to bardzo ważny odcinek, też przebiegający przez naszą gminę. My nie żyjemy tylko z turystyki, tak jak tutaj podkreślał wójt Walimia i burmistrz Jedliny, ale niemniej jednak jest to naprawdę bardzo ważna inwestycja, która uatrakcyjni miejscowości przez te nasze turystyczne. To jest element budowy Wałbrzyskiej Kolei Aglomeracyjnej. Po wykonaniu tej linii zamknie się pętla ruchu pasażerskiego Świdnica, Jaworzyna Śląska, Świebodzice, Wałbrzych Szczabienko, Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Główny, Jedlina, częściowo Głuszyca, Walim i z powrotem do Świdnicy. Ta pętla będzie rdzeniem Wałbrzyskiej Kolei Aglomeracyjnej.